Dzień dobry Wam, moi drodzy widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I wielu z Was teraz powie, co to kurcze jest? I wiecie, co Wam powiem? Totalnie się z Wami zgadzam. To jest gra z internetu. I dlaczego ja robię ten odcinek? Wiele ludzi zadaje, czy Ty jesteś kompletnie normalny, czy to Pan gada? Tak upadłem na głowę. Historia tego jest taka, że jest to gierka, którą grałem jako dzieciak. I odpaliłem ją z takim ziomkiem i ziomek mi powiedział, dawaj speedruna na YouTube. A ja powiedziałem, robię speedruna na YouTube. I ziomek myślał, że ja to mówię dla beki, a ja to mówiłem naprawdę. I ja robię speedruna na YouTube, więc robimy speedruna. Nie wiem, czy widzicie to jako speedrun, mam zamiar sobie to po prostu pograć na wizji, pobawić się w duże dziecko. Spróbujemy przejść tę grę jak najszybciej. Tak więc, moi drodzy, weźmy się za rozgrywkę, po prostu zrobimy play i pokażę Wam, na czym ta gra polega. Ta gra polega na tym, że mamy do przejścia 3 bardzo szybkie poziomy i bossa i musimy to zrobić elegancko tutaj, nie tracąc zbyt dużo czasu, bo na tym polega speedrun, ale czy to mi wyjdzie jako speedrun, no nie mam pojęcia, bo na chwilę to co mi idzie do hitu jakiego, ale spróbujemy. To jest bardzo emocjonująca gra, bardzo emocjonująca rozgrywka. Uczuję po raz kolejny. Uczuję po raz kolejny, gdyż byłem już wiele, wiele lat temu. No ale zobaczycie dopiero, jakie emocje tutaj są, kiedy będziemy walczyć, tak naprawdę, bo to jeszcze nic. Tutaj to jeszcze nic, moi drodzy, dopiero w trakcie walki. Zobaczycie, jakie tak naprawdę są tutaj emocje. Tutaj nam to sugeruje, żeby łapać się gałęzi i sobie podskakiwać. Ja natomiast nie mam zamiaru tego robić, ponieważ kiedy będę używał gałęzi i przeskakiwał, to wyjdzie to o wiele wolniej niż gdy bym tego nie robił. Dlatego właśnie tego nie robię. Nie mam zamiaru zbierać tych kart, bo nie chcę robić 100%. Słuchajcie, nie 100%, robimy any percent i będzie dobrze. Teraz robimy walkę z bossem. Walka z bossem wygląda w taki sposób, że na pierwszy nam ile tylko nam na to natura pozwoli. Nie wiem dlaczego natura, ale po prostu muszę napalać spalą skupy, już go rozwaliliśmy. Dobrze. On teraz z siebie wypuści taką czapeczkę, my ją musimy zabrać. To jest czapeczka złego doktora Animo, tutaj też zwierzątka tak zmutował. Teraz będziemy uciekać przed jego duchem złym, złoduszą, nie wiem. Ale musimy wrócić z powrotem do punktu wyjścia. I w taki oto sposób będą wyglądać 3 poziomy. W następnym będziemy oczywiście walczyć z innym potworasem. Właśnie tutaj teraz straciłem troszeczkę czasu, bo się cofnąłem, ale dobrze, jak na razie wydaje mi się, że idzie całkiem spoko. Zobaczcie, najtrudniejsza będzie ostatnia walka. Nie no, tak właściwie to według mnie najtrudniejsza jest przedostatnia. Bo ostatnia walka będzie była fiutka. Zobaczycie zresztą sami. Dobra, to chyba nie było dobre posunięcie. Albo i było. Dobra. Tutaj odnowiłem sobie HP. Staram się nie zginąć ani razu. Staram, że mi się nie uda, ale postaram się, żeby nie zginąć tutaj totalnie ani razu. Też nie stracić zbyt wiele czasu, prawda? Dobra, teraz już jest prosta droga. No i dobrze, no i proszę bardzo, pierwszy poziom mamy za sobą. Musimy do punktu wyjścia do naszego kampera. Strzelamy. Nie wiem czym i dlaczego, ale strzelamy. Mam taki zmutowany chomik. Dobrze, no i teraz moi drodzy, level drugi, z kim będziemy walczyć? Nie będę wam spoilerował. Zobaczycie sobie, jak już dotrzemy do tej walki. Staram się używać teraz tutaj tej kuli, bo to daje nam plus 100 do prędkości. Natomiast nie wszędzie się da, no tak na przykład tutaj widzicie, powinno się używać. O, dobra, na styk, nie zginąłem, udało się. Tutaj przy tych bombach powinno się używać jeszcze tutaj dzikiego pyska lub jak to woli, na przykład pomarańczowego wilkołaka. Nie, tak nie mówcie, bo w ten sposób niszczymy sobie marzenia, wspomnienia z dzieciństwa, nie mówcie w ten sposób. Nazywajmy wszystko oryginalnymi nazwami.
ale zamiast tego tutaj naszego dzikiego ja wolę używać ludzi, ponieważ to wychodzi o wiele szybciej. No i proszę, jesteśmy na miejscu. Z czym walczymy? Walczymy, moi drodzy, z takim wolnym numerem. Sytuacja wygląda w taki sposób. O nie, dobra, to się przeliczyłem. No, on strzeli ogniem. To się troszeczkę pomyliłem. Dobra, i teraz on sobie z tej strony poleci, a my już uderzamy, już strzelamy. Okej, udało się go w miarę szybko rozwalić. Myślałem, że to on nas teraz zdejmie. Ale dobra, mamy drugiego rozwalonego busa. To jest śmierć, to się podoba. Obstawiam, że trzeciego bossa nie uda nam się bez śmierci przejść. I chciałbym wam jeszcze powiedzieć taką śmieszną anegdotkę, że żeby nauczyć się tutaj tych wszystkich sekwencji i tego, w jaki sposób te bossy działają, te bossy czy bossowie, czemu ja skaczę tyłem? Dobra. To ja musiałem tę grę przejść sporo razy, ale nie dlatego, że ćwiczyłem przed speedrunem, tylko po prostu na przestrzeni lat od czasu do czasu zdarza mi się to odpalić, więc gdzieś tam gdzieś głową po tych fajnych czasach, jak się wchodzi jakiem. I zginąłem po raz pierwszy, dobra, fail numer jeden w speedrunie, ale to nic nie szkodzi, to rozumiem, słuchajcie. Tutaj jestem przynajmniej, żeby tej kurzy nie używać, to nie jest to akurat, bo mógłbym wpaść do dziury. No, czyli fail numer jeden jest, ale mimo wszystko idzie nam jak na razie dobrze. Dobra, zadziwiający dobrze. Co ja mówię? Tak, że przeszedłem tę grę parę razy. No i kurde! Widział to kto? Dobra, wiemy gdzie możemy używać, a gdzie nie. Ja was przepraszam, naprawdę bardzo dobrze. To zepsułem całego speedruna, no to nie udało się. Bo to speedruna to się powinno robić do niej jednej śmierci. No zepsułem, bo zginąłem 3 razy pod rząd. Jeszcze teraz nie mogę bić. No ale trudno, mam drogę. Bo ważne, żeby tę grę przejść, żeby sobie powspominać. Wspólnie przeżyć te 15 minut. I kolejne spotkanie. Po prostu przeżyć w miłej, przyjaznej atmosferze. Powiem wam tylko tyle. To już nie jest speedrun. Przerąbałem 2 razy. 3 razy. Myślałem, że ja przerąbę pod koniec, jak będę walczył. Znaczy nie pod koniec, jak będę walczył z trzecim. Naprawdę trudny do przejścia. A tymczasem okazało się, że wpadłem 2 razy do dziury. 3 razy. No przykra sprawa. Myślałem, że jednak jestem lepszy w tej grze. Dobrze, no nieistotne, słuchajcie. Mamy do przejścia trzeci. Poziom i zostanie nam tylko boss ostateczny. Trzeci poziom to walka z ropuchą, dlatego tutaj nam się pojawiają takie mini ropuchy. Już nie tak hopsiu, bo tu mi się coś troszeczkę zatrzymało, bo musimy wjechać na górę. No na spokojnie. Powolutku i do przodu. No to powiem wam, że trochę tych żyć jednak straciłem. Wszystko było 3, ale no jest dobrze. Dobra, na spokojnie. Kuźwa, no. No jak ja w to nie wierzę po prostu. Czemu tam nie było przejścia? Tej lokacji nie znałem niestety. Dobra, górą będzie dobrze. Tutaj widzicie ta kula zdradliwa. Bo niby szybko można się nią przemieszczać, ale jak się szybko przemieszczamy, to możemy wpaść do dziury. Człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Nie wiem czy to powiedzenie ma tutaj cokolwiek do rzeczy, natomiast wpadłem parę razy do dziury, to mi się na pewno udało, to dosyć. O Jezus Maria, ale mi życie przeleciało, przed oczami lub przed oczyma, nie wiem jak się mówić powinno.
Dobra, ej! Mordowałem atak, dobra. Ale strzelamy do... To już nie strzelamy, ale możemy tak najpierw, nie? Okej, teraz polecą kamienie i już możemy... Pyk. No dobra, raz mnie zraniła. Okej, udało się ją rozwalić za pierwszy raz. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że to będzie trudniejsze i że to się nie uda. Ale mamy. Mamy to teraz, ona będzie nas gonić. Wszystko natomiast powolutku po kolei. Mamy czas na ucieczkę. Tym razem nie zginę ani razu w trakcie ucieczki, bo sfajlowałem już 3 razy, straciłem życie. I powiem wam, że do 3 razy sztuka. Nie zginę ani razu więcej, chyba że ona mnie teraz dogoni, jako że tak. Jezus Maria, już nie zaczyna doganiać. Miałem tam wszystko nawet wspomniane. Na szczęście myśmy zdążyli. Wow, prawie zginąłem właśnie. I właśnie mi się otworzyło przejście, które wcześniej było tam. Powolutku i do przodu, znaczy nie tak długo, szybko. Tutaj boję się teraz kuli używać, bo właśnie będą jakieś przeskoki i teraz spadniemy. Tak więc, tak jak powiedziałem, bez ani jednej śmierci już ta ucieczka ma być. Dobra, bo tutaj to mogę zginąć, okej. Okay. A jak już tu wejdę, to już nie zginę, okej. Okay. Aha, dobra, no to żebym sobie pochylał się. Okej, okay, rozwalona robucha i teraz będziemy mieli taką kamszczękę. Proszę. Kamszczęka. It's over, animal. I have your device. And I have your family. Care to trade? No i piękniutko, oddaliśmy mu rzeczy, a wszystko tak w sumie nie fajnie. Here, now let them go. Hahaha, I don't think so. Okej, no to nie fajnie z twojej strony, kolego. Będziemy się bić w takim wypadku. You're going down, animo. Okej. To będziemy to rozwalić, słuchajcie. Ojoj. System tego, jego jest... Oj, co jest? Bardzo dobrze, pozbyłem się dobić. Dobrze, czyli możesz to... Dobra, nie podoba mi się to, ile on HP zdejmuje. Nie bywa takie. Myślałem, że to troszeczkę będzie inaczej. Aha. Nieważne. Nie spodziewałem się, że on tak dużo HP ściąga. Teraz pójdzie szybko. Dobra, i teraz ostatecznie go rozwalimy. Proszę bardzo, wygrana jest nasza. W taki oto, moi drodzy, piękny sposób przeszliśmy tę grę, no ja się poczułem wspaniale, jak za dzieciaka normalnie. Ja sobie chyba zrobię jeszcze drugi materiał z tej gry, taki bez komentarza, bez mojej pacjaty i po prostu taki, żeby móc sobie do niego czasem zajrzeć. Nie wiem, pomyślę, bo tak, taki mam pomysł po prostu teraz, ale zobaczymy, jak mi emocje przejdą. Słuchajcie, to była ta gra, którą przeszedłem dobre kilkadziesiąt razy w przeciągu swojego życia. Nie wiem dlaczego, jest ona po prostu świetna. Jak chcecie, żebym pokazał jakieś inne gierki fajne z internetu, to możecie mówić. Oczywiście to nie będą jakieś bzdety, powiecie, tak? No to fajna jest. To by można, z tego by można dobrą produkcję zrobić. Tak więc pozdrawiam mojego ziomka, który mnie namówił do tego, żebym zrobił speedrun. No speedrun mi się nie do końca udał, bo zginąłem chyba ze 4 razy, ale jest ok. Tak więc dziękuję za oglądanie. Na razie, pa, pa.